I nie słodziłbym tak, jeśli chodzi o nas, no więc tu no przyjeżdżamy tutaj zawsze z jakąś taką ogromną radością, ale też jadąc tutaj mamy ogrom wspomnień i po kolejnym festiwalu mam nadzieję, że znowu te wspomnienia z nami tutaj zostaną. Dzisiaj piękny koncert, po raz pierwszy na deskach tego amfiteatru Folkowe Opole. Sami nasi przyjaciele, bo zestaw artystów, którzy dzisiaj wystąpią podczas tego koncertu, w którym my również, to są wszyscy nasi sceniczni przyjaciele, z którymi no, nie ma okazji na co dzień tak się spotykać, bo jesteśmy rozjeżdżamy się po Polsce. No dzisiaj magia tego koncertu. My nasze największe przeboje, plus do tego dziewczyny zespołu Zazuli z nami na koniec w języku ukraińskim, no więc no, wszystko to, co my kochamy najbardziej. No właśnie, to jest chyba takie fajne, pamiętamy legendarny koncert Zielono Mi, a teraz ten folk powraca. I to jest chyba też dla Was taka radość, tak jak mówisz, że ten akcent muzyki folkowej, tak bardzo przecież popularny, przez moment, który zanikł, teraz wraca na ten taki najważniejszy przecież polski festiwal. No z tym folkiem to jest tak jak pewnie z każdym gatunkiem muzycznym. Są wzloty i upadki, w znaczeniu takim, że no, jeśli chodzi o jego popularność na podium. Faktycznie ostatnie lata gdzieś ten folk troszkę tutaj z głównych stron gazet uciekł. Naturalna sytuacja, ale no, ten duch słowiański, ta muzyka jest zakorzeniona bardzo mocno w naszej krwi, w naszych sercach i czy ktoś tej muzyki słucha, czy nie słucha, to ta etniczność, to co my czerpiemy z tej tradycji, z tej kultury, na pewno jest bardzo autentyczna, no więc to zawsze ta muzyka folkowa, zawsze ta tradycja wszystkim kojarzy się z czymś takim bardzo miłym, bo jeżeli musimy to rozdzielić kwestie, no nie wiem, biesiady, a folkowości, no więc to tutaj dzisiaj biesiady nie ma, a naprawdę jest wieczór pięknych, muzycznych, folkowych wrażeń. Jaki to był rok dla Was jako zespołu i nad czym pracujecie teraz? No, w przyszłym tygodniu wydajemy nasz nowy singiel. Paradoksalnie, mimo tego, że rozpoczynają się wakacje, właśnie zamknęliśmy nagrania drugiej płyty kolędowej, którą wydajemy w grudniu. Nowa płyta też praktycznie jest cała stworzona, więc to nie wiem, czy jeszcze w tym roku się uda, bo jakby bardzo obfity jest rok koncertowy. Tak więc tym na pewno single, na pewno płyta kolędowa, w przyszłym planujemy nowy krążek. A powiedz, wracając do pierwszego wspomnienia z Opola, jak pamiętasz teraz te deski amfiteatru, trochę inne, już chyba takie bardziej, jak to się mówi, stabilne? Spokojne, stabilne. To na pewno te emocje i odczucia po raz pierwszy, gdy stoi się na tym amfiteatrze, na pewno to było ogromne przeżycie, nadal jest. No tylko my byliśmy wtedy takimi chłopcami w bujnych piórach, jeżeli tak to mogę określić. Każdy w swoją stronę miał różne pióra i jakby szliśmy jak taki ogień z wodą, mimo tego, że potrafił się one zestawić, to po prostu szliśmy jak jeden. Nas po prostu mało interesowało, wiedzieliśmy jaki jest nasz cel, nasze zadanie, wejść, zagrać najlepiej jak potrafimy i to chyba z nami zostało od tych 10 czy tam 12 lat. Opole zawsze mile wspominacie, tak w ogóle towarzysko, przyjacielsko i miejsko poza sceną? Oczywiście, no tak jak wspomniałem, ten festiwal to jest piękna okazja do tego, żeby z naszymi przyjaciółmi muzycznymi się spotkać, pomuzykować również, bo to już jest taka tradycja, bo graliśmy i na deskach tego amfiteatru, i graliśmy też w Iwenalia w Opolu, i graliśmy tutaj w amfiteatrze na dole w sali, no ale później w słynnej Starce też się spotykamy towarzysko, no nie będę tutaj ukrywał, że takie spotkania się odbywają, w ubiegłym roku kończyliśmy akustyczny miszmasz muzyczny po godzinie 6 rano, więc pewnie w tym roku też się taka rzecz wydarzy, bo tu przyjaciół z gór jest tylu, że pewnie skrzypków tyle Opole nie widziało od wielu lat. To na koniec zapytam, wszedłeś kiedyś na Wieżę Piastowską? Tak teraz przyglądamy się jej? No, nie będę kłamał, nie. Więc takie wyzwanie? Takie wyzwanie. Może w tym roku, albo może zostawię je na kolejny. Żeby... Na jubileuszowy. Tak, żeby to był taki symbol, że jeszcze tu chętnie wrócimy. Proszę Państwa, trudno, żeby w Opolu ich nie było. Są zawsze pierwsi, a jak są pierwsi, to grają pełną piersią. Panowie, kolejny opolski festiwal. No i nie mogło się obyć, żeby nie było bez piersi tego wszystkiego. Słuchajcie. No kolejny, bo ja pamiętam, w 2013 roku wysłaliśmy utwór Bałkańce na konkurs premier. To wtedy akurat jury z telewizji polskiej nie doceniło walorów artystycznych, ale rok później, już w 2014, cały amfiteatr śpiewał z nami Bałkanice i 07 w Zgłoście, także miejmy nadzieję, że również i w 2022 roku publiczność opolska będzie tak łaskawa i zaśpiewa razem z nami. No ale warto było czekać. Mareczku, zawsze zabieracie muzycznie dziewczyny, teraz też będą muzyczne dziewczyny, bo myślę oczywiście o Waszych tekstach piosenek. No tak, no jak zawsze, także myślę, że to są przeboje, o których zapomnieć się nie da i zaprezentujemy to w medleju muzycznym. No właśnie, taki medley, a co poza medlejem, jeśli chodzi o Was w tej chwili, co robią piersi? No piersi na szczęście wrócili do koncertowania po okresie ciężkiej pandemii, znaczy ciężkiej w sensie dla wszystkich pewnie. Mamy trochę koncertów, z czego się bardzo cieszymy i teraz mówię tak, byśmy się na nowo odrodzili, więc pełni energii jeździmy po naszym pięknym kraju i gramy koncerty.
zapytam muzycznie instrumentarium i to, co będzie w aranżacji, to będzie ten klasyk, który słyszymy, czy coś dodaliście na ten koncert? Nie, to jest coś więcej, bo jest nas, nie wiem, 50 osób na scenie, także, a może i więcej, włącznie z orkiestrą, to może i koło setki. Powiedzmy tak, że aranżacje tego medleja będą nowe, ale teksty pozostaną stare naszego przyjaciela Pawła Kukiza, więc dla niego też podziękowania za te piękne teksty. I co? Widzimy się wieczorem w amfiteatrze. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.